No dzisiaj nieco inaczej. Dzisiaj mamy Bunkercraft, nie Bushcraft. Także stwierdziliśmy, że dla odmiany będziemy dzisiaj spać w takim oto pięknym schronie z czasów II wojny, otwartym, także nie mamy, mamy nadal niebo nad sobą, więc tak jakbyśmy spali pod chmurką, ale mamy poważne ściany, także idziemy robić sobie naszą ziemiankę. A my może do końca fortyfikacje widzisz. Pomarańczowe to są polskie przedwojenne. Czyli polskie przedwojenne, polskie powojenne i niemieckie. Druga wojna. Niemieckie w czasie. Zabieramy się za jedzenie i co, do zobaczenia. Czy już jutro, czy jeszcze dzisiaj. Tomasz niestety musi nas już opuścić. Do parkingu ma mniej więcej jakieś 3,5-4,5 km. 35-45 minut spokojnie to zrobi. Siedzimy w naszym bunkrze, jest dość deszczowo, ale o dziwo jest sucho. Także odłamkowy ładuj! Cieszymy się z tego. Piotr widać już ma syndrom okopowego mózgu. Gada głupoty od rana. Także będziemy obozować sobie w tak pięknej scenerii, jak jeszcze nie mieliśmy okazji. No, takie miejscóweczki jeszcze nie mieliśmy. Tutaj jest nasz schron bojowy. A tam już morze. Także brzeg jest jakieś 200 metrów od nas. Także jest naprawdę fajnie. No i zaraz się zabieramy za śniadanie. A później przygotowania do obiadu. Także życie obozowe toczy się tak naprawdę między posiłkami. Jak tam ci się podoba nasz bunkier? Jest cudowny. Jest zupełnie inaczej niż standardowo. Musimy się teraz organizować na mojej przestrzeni. W lesie zazwyczaj mamy, że tak powiem, jesteśmy włodarzami hektara. Nieprawnymi oczywiście, ale tutaj sobie przejęliśmy na własność na dwie doby ten schron. I jest bardzo fajnie, bardzo fajnie. No. Co pichcisz teraz? Wodę. To jest moje główne danie. Umiem zagotować wodę i torebkę z herbatą wstawić. A powiedz mi, dlaczego nie palimy teraz ogniska? Nie palimy ogniska, bo to jest dość płaski teren. Co prawda drzewa nie są zbyt wysokie, ale dym byłoby widać z daleka. No dokładnie, nie chcemy się za bardzo... Staramy się troszkę kamuflować. Z naszymi działaniami też nie mamy jakichś takich zabawek typu sikiera. Dokładnie. Staramy się zachować cicho. Low profile. Ale wieczorem, może nawet tutaj w tym zagłębieniu gdzieś odpalimy sobie. Zobaczymy.
Nie wiem, czy wiecie, ale w liofilizatach można rozrywać denko, dzięki czemu robi nam się miseczka o płaskim dnie. Także łapiemy po prostu za te dwa zgrzane elementy, rozrywamy to, powstaje coś takiego. Nie mamy tam narożników zbytnio, gdzie po prostu zostaje nierozmieszane jedzenie. Także bardzo komfortowo można dzięki temu jeść. Taki tips and tricks. Na rekonesansie naszej okolicy. Jest dużo piasku, byliśmy nad morzem. Taki teren wydmowy, soczasty, ale fajnie, fajne urozmaicenie. Pierwszy wypad 2018 roku i pierwszy w innej scenerii niż taki typowy nasz las. Dokładnie. Co sądzisz, Tomasz, o minionym roku dla nas? Lasowanych? Był bardzo udany. Na pewno latem mieliśmy więcej wypadów niż w zeszłym roku. To jest pewna sprawa. Teraz niestety w ciągu ostatnich 2 miesięcy było krucho z wypadami. No to grudzień. Po prostu nasze terminy się nie nałożyły. Miejmy nadzieję, że będzie taka sama lub większa liczba wypadów. To jest najważniejsze, bo jak są wypady, to jest materiał, jest zajawka. Także ja sobie nam życzę i wam tego samego, co w tym roku, bo było dobrze. Dokładnie. Koroza życia na linii frontu. Gary same się nie umyją. Oni nie mieli tak dobrze jak my. Dokładnie. O! Poszło? Pali się. A. Ostatnio dostawaliśmy sporo pytań na temat tego noża Rójkę, którego już użytkuję od jakiegoś czasu. Nie wiem, ile to już tam. Od wakacji. No, od wakacji. Z pół roku będzie. No, kilka miesięcy dobre już go używam. Stał się moim głównym narzędziem, także dosyć sporo już ze mną przeszedł. I tak, jeśli chodzi, może zacznę od pochwy. Bardzo mi się spodobała i przyzwyczaiłem się do pochwy, którą zrobił mi Tomasz z Kodiak Survival Training. No po prostu skórzana jest trochę bardziej w moim klimacie. Mimo tego, że ta oryginalna odrójka jest bardzo patynciarska. Pokazywałem na jednym z filmów, obraca się zapięcie, także jest ciekawy bardzo produkt. Jeśli chodzi o sam nóż, to jestem naprawdę bardzo z niego zadowolony. Do mojej dłoni pasuje idealnie, bardzo wygodnie mi się nim działa. Nie zawiódł mnie ani razu, bardzo fajnie trzyma ostrość i robi wszystko, czego od niego wymagam. Jedyna ewentualnie rzecz, którą bym zmienił, to fałszywe ostrze, które jest tutaj po drugiej stronie tego właściwego. Tutaj mamy tak zwaną fałszywkę. Jest to chyba zabieg typowo taki, no, czysto estetyczny, dla mnie zbędny. Wolałbym jakby tutaj kąt prosty i po prostu brak tej fałszywki. Także to jest jedyna rzecz, którą bym poprawił. Tak na dobrą sprawę. Do stali nie mam żadnych zastrzeżeń. Ergonomia noża jest super, więc naprawdę, naprawdę wam go polecam i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. I jeszcze długo będzie moim narzędziem numer jeden. Także. No. A jaki nóż wyparł z swojego ekwipunku? No głównie biegałem albo z Slimem, albo z Enzo Trapperem, a to nie można powiedzieć, że wyparł, bo to nie jest tak, że stwierdzam, że ten nóż jest lepszy od tamtych, tylko chodzi o to, że no teraz biegam z nim, pewnie za jakiś czas, nie wiem,
Znowu będę miał parcie, żeby pobiegać sobie z Enzo, to chwycę Enzo. Jak coś nowego wpadnie mi w ręce, to nowy będę testował. Także to jest po prostu tak sezonowo używam noży. Ten mówię, ten na razie go nie będę zmieniał za chwilę. Wyrzucę, także jeszcze trochę mnie z nim zobaczycie. Zobaczcie, jak wykorzystaliśmy infrastrukturę naszego schronu. Zrobiliśmy sobie siedzisko eleganckie. Beleczka ładnie docięta na długość i można sobie usiąść i obserwować tego oto koleżkę, co tam wyciąga. Co tam masz? Mam toasted corn nuggets i cheese spread with jalapenos. Czyli MRF jeżdża. A ja później będę pichcił leczę. A później może ognicho jakieś odpalimy, zobaczymy. Może nawet tutaj na dole. Także ruszamy z MRF. Wczoraj, po wczorajszych testach przeżyliśmy noc względnie dobrze, więc lecimy dalej. Piotr przygotowuje po raz drugi to samo danie, czyli leczo. Ostatnio było bardzo dobre. Nie nagraliśmy nic, bo było dobre, po prostu jedliśmy. Także nie złapaliśmy za kamery. Teraz może się uda nakręcić to, co było w garze. A do Was mamy taki apel. Jeżeli myślicie, że przyjeżdżamy tutaj szukać pożywienia i walczyć z potworami za pomocą wielkich noży, to się zdziwicie, bo nasze wypady są kierunkowane na to, żeby przede wszystkim odpocząć, relaksować w lesie, a nie walczyć o przetrwanie z niedźwiedziami i innymi kunami dzikimi. Także no, mówimy o tym bez napinki. No, mówimy o tym dlatego, bo pojawiają się na przykład niewiele, ale się jednak pojawiają takie zarzuty, że o, co to jest za survival i tak dalej, z ciepłymi śpiworami, w ogóle to na żarcie i tak dalej. Natomiast jakby my nie robimy survivalu klasycznego. My po prostu lubimy spędzać czas na łonie natury i tyle. I to jest nasz główny cel. Więc my tego nie szufladkujemy, czy to jest survival, bushcraft, czy nie wiem co jeszcze tam. Nie potrzeba tego nazywać. No właśnie, po prostu robimy to, co robimy. I nie jeździmy tyle szukać pożywienia i nie wiadomo czego. Dzień dobry, leśni ludzie. Właśnie wstajemy. Noc nie była tak spokojna jak poprzednia, bo zerwał się mega wiatr. Tomasz musiał wyskakiwać z nory w środku nocy i naprawiać nam tarpa i wyrzucać tonę wody z niego. Ale później się uspokoiło nieznacznie. Także nie było tak źle. Jak się spało, panie Tomasz? Dobrze, ale w pewnym momencie waliło przez zamek od norki i trzeba było się poprawić, jakoś patkę na zamek poprawić, a później przymknąć się troszkę nad głową, bo mi starpa woda chlapała. Także ze 2-3 razy się obudziłem, żeby problemy techniczne naprawić. No nie było tragicznie, co? Nie, ogólnie było bardzo dobrze. Tak, jest godzina 8 z hakiem pewnie. O, pospaliśmy sobie. Także pospaliśmy ładnie. Dobra. Nie wiem, czy mnie słychać przez tą kominiarkę, ale jest nowy rok, nowa ja, nowy śpiwór. Śpiwór taki typowo zimowy, powiedzmy, że typowo zimowy. Myślę, że do minus 10 jestem w stanie osiągnąć z nim komfort. Mam tutaj taką z innych rzeczy, że tak powiem, z przeróbek, które nastąpiły w tym śpiworze. Tutaj jest klamerka, dzięki której mogę wyciągnąć sobie, rozpiąć zamek, wyciągnąć sobie rękę, tutaj u góry zapiąć. Także mam
jedną opcję do wyciągnięcia ręki. I z drugiej strony też jest mały zamek. Mogę wyciągnąć drugą rękę. Oba zamki mają oczywiście tubę wypełnioną izolatorem, także przez zamki nie wieje. No i mogę operować dwoma rękoma i tutaj coś sobie gotować, coś sobie jeść. Także to jest dość wygodne rozwiązanie w takim obozowaniu jak teraz, gdzieś spędzamy po prostu dużo czasu w obozowisku. Także taki gadżet, jakby nie było, to jest gadżet, ale bardzo poprawia komfort w obozowaniu. Piders, siedzisz tam za karę w tym rogu? Nie, stwierdziłem, że kąt ma zawsze 90 stopni, więc tutaj będzie najcieplej. A tak na poważnie, to tak wieje wszędzie, że to jest jedyne dobre miejsce, gdzie można pogotować spokojnie. Dobieg końca. Fajnie było, nie? Tak, bardzo pozytywnie, inne warunki niż zwykle. I o dziwo, nad ranem był mróz. To znaczy mieliśmy zamarzniętą wodę w tarpie. Tak, było na poprzednich ujęciach. Były zamarznięte kawałki wody, także musiało troszeczkę przykosić rano. Wypad inny. Nie spaliśmy do tej pory w schronie. Także było inaczej, było ciekawie, było fajnie. Więc dzięki, że fajnie, że z nami byliście na tym pierwszym wypadzie 2018 roku. I co? I bądźcie czujni. Tutaj właśnie taka mała sugestia. Zaraz pojawi się takie logo nasze piękne po środku. Także nasze drzewko będzie po środku. Jak w nie klikniecie, to będziecie subskrybować nasz kanał i będziecie czujni. Jako pierwsi dostaniecie informację, że coś nowego wypuściliśmy. Także co? Klikajcie. My się żegnamy. No. Klikajcie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.